Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Far Cry 4. Trzeba dorwać do Leplera teraz, chyba. Ej, ale tu nie ma wejścia, nie? Nie, tu nie wejdą, kurde, teraz mogłem... Okazuje się, że mogłem zabijać wcześniej wszystkich żołnierzy. To bym teraz miał ułatwione zadanie, no ale cóż. Nie kazali wtedy, każą teraz, dziwnie. No dobra, trudno. Może tak, kamyk w tamtą stronę. Oj, wzbudziłem zainteresowanie tamtym kierunkiem. Oj, nie. Kurde, ale blisko było. Za blisko. Dobra, tam dalej. No musicie się obejrzeć w tamtą stronę, no nie ma innej opcji, ludzie. No rzucam w ścianę tamtego domu, no. Właśnie, o to chodzi, idź tam, idź. Szlak. Hide the bodies. Jak? Ale dobra, cicho, sprawdźmy, gdzie był checkpoint. Mam nadzieję, że to było, kurczę, dosłownie w tamtym pomieszczeniu, gdzie zaczęliśmy odcinek, minutę temu. Nie chciałbym teraz nadrabiać jeszcze rzeczy z poprzedniego odcinka na samym początku tego. I freed some prisoners. Good. Every person you save is another soldier for the cause, brother. No dobra, czyli tą gadkę Sabala znamy, okej. Okay. Wejdź do biura Leplera. Znaczy Deplera, czemu, kurde, ja to czytałem cały czas jako Lepler. Depler. Dobra, Co mu się stało? Co on robi? Ej, nie, przeżyjmy to, bo to jest jakieś dziwne szaleństwo. A, sorry, akurat to tak się składa, że tutaj było koło niego 5 gości. Serio? Będą tak podchodzić? Naprawdę? Oj, już mi zachodzą z tamtej strony teraz. Ej, nie. No, dobra, tu już skopałem. No patrzcie, no co? Został zaalarmowany, ale jestem tuż koło drzwi. No dlaczego? Tak, no. Dobra, no to kolejna część misji dalej w ramach klimatu stealth. Niczym w Fifie. I to nie Fifie przez F, tylko Tychy. I F, i E. Fif, złodziej. Bo thief, jeżeli ktoś się upiera na T z przodu. Takie słyszalne T. No dobra, skoro oni mnie nie zobaczą. Właśnie ja tutaj, jak to wygląda z tej strony? Jest jeden koleś. Chyba jeden. Dobra, w krzaki go. Dobra, tutaj możesz leżeć. Teraz ja wejdę na górę. Oby nie pod nos żadnego żołnierza, okej. Okay. Tamten pokazuje taniec jego ludzi. The dance of his people. Nie, serio, nie chcę na to patrzeć. Ej. Tam jakoś? Kurde, tylko jedno wejście, tak? Ale stop, on tu jest sam! Na pewno? A no właśnie, nie na pewno. Tu jest kolejny. Ale czy on z kolei? Nie, no właśnie. Zbyt wielu ich. Trzeba ich jakoś wywabić. Oj. Może niekoniecznie tak. No nie muszę wcale, kurczę, identyfikować siebie. Identyfikować. Nie no, sorry, ale czasami język się zaplącze po prostu. Nie no, tam dalej, idźcie tam, patrzcie, kurde, wszyscy tam, patrzcie, grad kamieni. Może nawet któryś z was w głowę dostał. Ale właśnie, moment, czy Depler zostanie zaalarmowany, jak tu coś podpalę? Nie, serio, lubię tutaj podpalać różne rzeczy. Przed tamten dom. Dobra, ale wyłącz już tą płonącą strzałę, bo co jak co, ale chyba ogień w krzakach zauważą. Dobra, jak wygląda sytuacja teraz? Dobra. Nie wygląda źle, szybko, szarża. O, shit. No po co wstałem? No ćwierć sekundy, dobra, jestem tu, no przecież... A, już drzwi, kurde. Jeszcze raz.
Nie no, serio, kurczę, ja bym mi się nie spieszyło, to bym sobie tutaj pochodził powolutku, każdego pojedynczego żołnierza ściągnął, no ale tak, to przecież kurde. By mi to za dużo czasu zajęło, a tu jeszcze jeden odcinek dla was czeka do nagrania, ale już nie z tej gry. Dobra, nawet nie muszę wiedzieć, że tu jesteś, żeby wiedzieć, że tu jesteś. O, co ja powiedziałem? To była jakaś totalna głupota, dobra. Kic z tym, idziemy dalej. I właśnie, ogień ostatnio zadziałał. Podpalić tamtą chatkę. No dokładnie, tak jak mówisz, koleś, tak jak mówisz. Fire! O kurde! No, no uciekaj! No, Andrzej! No co za kretyn, ja pierdzielę, nie? Dwa kamienie przeszkodziły. No nie. Spalcie go żywcem, zasłużył. Poń, nie ginie. Serio, nie ginie. Kretyn, idiota. Matą. Klasyczny słownikowy łoś. Dobra, choć może nie klasyczny słownikowy łoś, bo w słowniku jak spojrzysz na hasło łoś, to tam zobaczysz zdjęcie łosia i wcale Andrzej tak nie wygląda, pewnie. No, chyba, że ma dwa rogi imitujące łopaty. Poroże, kurde, nie no dobra. Spokojnie, on mnie nie wypatrzy. A, już się nie dziwię, dlaczego wtedy się podniosłem, bo teraz postać jest na tyle ulepszona, że idąc w kucki, czyli skradając się, on wygląda, jakby troszeczkę delikatnie sprintował. Tak szybko macha łukiem, który dzierży. O, w ten sposób. Aha, i to mnie widocznie zmyliło. Nie, ale dobra, w dalszym ciągu podpalamy tamten rewir. To może być tu. Pali się? Pali się. Dobra. Jak tu wygląda z wami sytuacja? No. Kurde, nie wygląda źle. Ale... Jeszcze jedną. W tamtym kierunku. Moment, to skał chyba nie podpalę, ale może. Łoż, no nie! Co oni tak się czają pod tą ścianą ostatnio? Przeszukam pojemnik, chociaż to nie ma sensu. Szlak. Trzeba inaczej jakoś. Nie no, początek jest dobry. Idziesz do tego po cichu, on nic nie wie, nie spodziewa się, zachodzisz go od tyłu, wbijasz nóż w plecy, choć teraz już od przodu. Za szybko podszedłem. Ale dobra, tutaj na górę, to się nie zmienia w dalszym ciągu. Teraz tak, płonąca strzała, no to w dalszym ciągu utrzymuję, że to jest dobry pomysł, no. Tamten rewir. Okej, okay, tam rzeczy płoną. Mam przynętę, ej, mam przynętę, czy są tu jakieś dzikie zwierzęta? No. Ej, byłoby spoko. Jakiś piesek przybiegł. Ale nie wiem, czy oni tutaj dalej stoją, ale dobra, zobaczmy. No tak, oczywiście, zawsze tu teraz stoją, no nie wiedzieć czemu, nie? Dobra, że go zabijcie, zanim się wczyta znowu, kurczę, stan gry. Nie no, serio, okazuje się, że co nagle to po diable i serio bym musiał tutaj delikatnie wolniej podejść do tego zadania. Mimo tego, że czas mnie nagli. Dobra. Ale co, no dobra, tego jednego, okej. Okay. Teraz tak. Co to? Sorry, Ubishit, co to było? Co to miało być? Ej, dobra, moment. Oznaczmy ich aparatem. No właśnie, trzech żołnierzy, jeden więzień. Czy opłaca się? Ej, tu jeszcze jeden. No już myślałem, że go nie trafiłem. Ej, ale no właśnie, jesteś martwy, super. Jakbyś nie był to, ale trzoda. Dobra, idźcie tam. Jak najdalej. Im dalej, tym lepiej, serio. No gdzie ty tam? Dalej. Tam bardzo, bardzo daleko. Już 5 tych kamieni wyrzuciłem chyba, albo i więcej. No dobra, w takim wypadku... Raz. No. Kurde, czemu tak? Nie. Dobra, bez alarmu? Czyżby bez alarmu? Ej, ty jesteś uwolniona, żyjesz, tak? O kurde. O shit, schowaj ciała, tak? Mhm.
No to super. Ale... nie zauważył. Dobra, muszę być szybszy. To nie żołnierz. No to nieźle. Oj. Może eliminacją się uda. Jak podejdzie bliżej, no ale pewnie już zauważył ciało. A jeżeli tego nie zrobił, to jest łosiem. Dobra. Bez alarmu. No, tam był ten jeszcze jeden żołnierzyk. Kurde, zaraz mnie wypatrzy pewnie. No nawet go słyszę. No jak, to nie możesz być ty. Przecież ciebie już zabiłem. Martwyś? To dobrze. Nie, ale okej. Kurde, masa martwych żołnierzy. Alarmu zero. Fajnie by było teraz sobie trzasnąć save'a. Ale mogę cię uwolnić? No będziesz tak stać jak debil, naprawdę? No weź uciekaj. Sorry. Twoje życie, rób z nim co chcesz. Chcesz zginąć, chcesz je sobie skrócić. Nie moja sprawa, nie mój problem. Ale dobra, ale wracamy do tego samego momentu. Dokładnie do tego samego, czyli co, wchodzimy tu na górę. No i pytanie, co dalej zrobić? Ej, mogę ich wyciągnąć tu. W to miejsce. Aha, a później ich obejść z tamtej. Ej, to nie jest głupie. Dobra, podpalmy to. Dobra, i teraz mam nadzieję, że jeszcze rzućmy kamykiem. Albo nawet z dwoma, trzema. Dobra, otworzysz? Antykoncepcja. Nie wiem, czy ci się teraz przyda. Nie, ale serio, kurde. No bo tu jak już zejdę, to nie wejdę. To jest najgłupsza rzecz na świecie. Ej, tu jest jakiś martwy koleś. Kurde, skąd? No dobra, no ale co, wychylę się i dupa. Pewnie. Nie ma ich? Nie, spokojnie. Tam daleko, idźcie w cholerę. Wiecie co, nawet jeszcze jedną tam czasnę. Tym razem już tam dalej. Dobra, zmień na zwykłą. Dobra, tego chyba nikt nie zauważy, tak z boku stał. Kurde, tam trzech. No idźcie tam. I najlepiej pomińcie tego gościa, który tam leży martwy. Czterech. Nie wiem, ilu jest tutaj, to jest najgorsze. No ale muszę się troszeczkę przemieścić teraz. Pójść do przodu. O, jest i on. O, idzie tutaj. Nie. Za drzewo. Okej. Dobra. Oj, nie. No, dobra. Nie. No to już było typowo na auto-aimie. Ja nic nie widziałem. No, schodzi. Nie. Kurde, nie. No! Nie wierzę. Inaczej. To trzeba zrobić inaczej. Tylko jak? Dobra, ja bym tak po prostu ich olał wszystkich sikiem prostym i tu po prostu chciał przejść. Nie, dobra, to słaby pomysł. Bardzo słaby, ale właśnie, czemu nie mogę iść z tej strony? No właśnie, tutaj na górę. O kurde, sporo tych żołnierzy. No ale tutaj jakoś przez dziurę, no właśnie. Jesteś sam, tak? No, mam nadzieję. No dawaj go. Jeżeli serio to się okaże takie proste, no to ładna wtopa. Że się tak męczyłem wcześniej.
No ale dobra, tutaj był więcej niż jeden żołnierz przecież, prawda? Dobra, krzaczki przez krzaczki coś, nie? No tu za kamień, szybko. Przecież jestem na dole gdzieś. Kurde, właś tu. Dobra, może nie tu. Nie do klatki, no nie ładuj się sam Andrzej do klatki, nie bądź łosiem. Ej, dobra, podejrzewam, że na górę. Za budynkiem nikogo, dobra, dawaj tutaj. Dobra, drabinka. No, kurde, Andrzej. Bo się pogniewamy, bo się pogniewamy zaraz. Oj, dokładnie, tak jak myślałem. Pach, dzień dobry, najazd na chatę. Szczury, dobra, szczurów się nie ma co obawiać. Ale skoro są szczury, no to właśnie to... O kurde. No to miało miejsce hardkorowe torturowanie przy użyciu siekiery. No albo po prostu to jest ich miejscowa rzeźnia. Znajdź biuro Deplera. Tu jest wyjście na zewnątrz. Tego nie chcę. Przytrzymaj, aby użyć. Czemu nie? Dobra. Tylko czego teraz użyłem? Drzwi? No dobra, ty tego już chyba uwolnisz, tak? Skoro nikogo innego nie ma w pobliżu. No żeby się nie okazało, że to jest Depler. Nie, no bez przesad. To by była za duża wiksa. Dobra, ale po co się zamknąłeś tutaj? W izbie tortur. Co? Takie coś? Taki jesteś szczwany lis? Założ sobie worek na łeb? I faktycznie, to jest Paul Depler. Ej, chyba gada z żoną albo z kimś. Ej, nie, nie, nie. Kurczę, no nie możesz pozwolić, żeby emocje wzięły teraz na tą górę? Ej, faktycznie, to jest on, no. Poznaję, siedział przy stole pagana Mina razem z nami na samiuszkim początku. No, 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 it's okay, put her on. Yeah. Be right with you. Aha. Hi, Ashley. You did? That is amazing. Aż żal go zabijać. Nie, wcale nie. To, że jest dwulicową świnią i psycholem. No patrzcie, jeszcze zegarki kradnie. Wszystkie wartościowe rzeczy z jeńców. Nie, że torturuje, żeby wyciągnąć informacje, to jeszcze takie coś. Hiena cmentarna. Nie, dobra, będzie zgon zaraz. Of course. Now you know Daddy has to work, so a gift? Sure, sweetheart. What did you want? Ta głowa jakiegoś jeńca. No, I don't think I've seen anything like that for you, sweetheart. I'm sorry. Że właśnie ma pierścionek w ręku. A necklace. Oh, a gold necklace. Well, actually, I think I see an exact thing. Yes, of course it is shiny. Now listen, Daddy has to work, all right? So I have to go. No dobra, no to zaraz kosa ci w żebra. Albo w sumie lepiej w szyję. Jak Ethan Forrester w Game of Thrones. Tak by było najlepiej. I apologize for that. My daughter. You were here on time and I was not ready. No disrespect intended. No i knyf. Teraz. What the hell? You? No zabij go. To wygląda jak kopnięcie. Ale nie. Ha! Wynieś Deplera na zewnątrz. Dobra, ale podnieśmy jeszcze co tutaj ma tylko. I zobaczymy, czym będzie skutkowało wyniesienie go właśnie na zewnątrz. Dobra, chodź, zapraszam. Na zewnątrz, czyli tutaj, tak? Więc uwaga, to będzie bardzo osobliwa scena, bo szefa tej lokalizacji... też tej lokacji wynosi właśnie psychol z granatnikiem. Zanieś Deplera do pojazdu. Dobra, a co z resztą żołnierzy okolicznych? Co, już się nie bawią tutaj? Już tańce się skończyły? No dalej są obecne. Dobra, nara. Potrójne wielobójstwo plus alarm. Ale teraz już raczej misja nie będzie nieudana, prawda? Teraz tylko wyjść stąd, dzierżąc to ciało na barkach. O, z której?
Aha, tam nie przejdziesz. A nie, sorry, tam właśnie przejdziesz, ale już nie wejdziesz z powrotem. No sorry, ale tak to trzeba robić. Oj, jeszcze jeden. Trzeba wysadzić się z składu amunicji. No co, wy myślicie, że schowacie się przed granatnikiem? Jest to prawdopodobne, ale mało prawdopodobne. Dobra, spokojnie, nie muszę zabijać wszystkich. Teraz tylko dostać się z tym ciałem w wyznaczone miejsce. No tu na dole jeszcze ktoś może ewentualnie się kręcić. O kurde! Dobra, podwójne wielobójstwo tylko. Nie potrójne nic z tych rzeczy. Ale ci teraz będą blisko bardzo podchodzić. Chyba dam radę go wynieść. Dobra, jeszcze tam podejrzewam, ktoś mi ściga. Shit, czyżbym płonął, czyżbym płonął? Dobra, da auta z nim, szybko. Andrzej, no kurde, ale to już mógłbyś delikatnie sprintem przycisnąć do przodu. No bo właśnie mnie teraz wypatrzyli. W tym momencie robią z ciebie sito. Nie no, sorry, ale już mogłeś mu palce przyciąć, tak nie żyje. Ktoś coś gdzieś, jakoś coś? Ej, dobra, pełno ich. Nara. Nie ma co czekać. Będą mnie ścigać? Kurde, ja bym ścigał. Jakiś koleś zinfiltrował ich bazę, no właśnie. Zabił szefa. Ej, co to było? To była krew? To był rozprysk krwi? O kurde. Lannister send the regards. No, ale to na Red Wedding. Zupełnie inna opcja, ale tekst podobny. Dobra, spokojnie. Jak ruszy w pościg, to się nimi zajmę. Teraz wystarczyło tylko, że nie strzelał do mnie. Od razu. Moment, on żyje? Ej, nie, chyba nie zacząłem go słuchać w dobrym momencie, bo nie wiem, o co mu chodzi. A, czyli próbujesz mnie teraz po prostu wziąć na litość, tak? Dobra, poczekajmy jeszcze, zanim dojedziemy na miejsce. Chcę go wysłuchać do końca. No. I teraz zabijemy ciebie. No chyba, że ucieknie, no nie mówcie, że mu się uda jeszcze uciec. No nie, nie, raczej nie. Jest i Sabal, jest Amita, są wszyscy. Jaki pocisk. I kamieniem, ej, o kurde. Fucking savages! Wait, that's my cell phone. Andrzej, that's my cell phone, it's in my back pocket. I need my cell phone, man! Please, I need my cell phone! No, akurat ostatni telefon byłbym w stanie mu ofiarować. Ashley, baby, daddy's here! No nie, no dajcie mu... Aha, pewnie nie. Thank you, AJ. This is a good thing you've done here. We'll take care of Paul. No już wiem, jak się nim zajmiecie, o już to wiem. Aha. Co, zacznijcie od paznokci, czy... Od razu kulka w łeb? Nie, no raczej właśnie nie. Za te wszystkie tortury. 1-0. No niech będzie. Dobry wynik, ważne, że wygrywamy. Nie, ale dobra kochani, serio, w tym miejscu kończę ten odcinek. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Tylko Pagan jeszcze się wygada. Anyway, I was there with Deplore, or rather, Paul Harmon. He invited me to his home to meet his family, to see the other side of him. It was incredible to see the man behind the man. Paul, the loving father and husband. I was as jealous as I was happy for him. We went to his daughter's school to see a recital. There was his darling Ashley, the light of his life. I could see the tears welling up in his eyes, so proud, so much love. It really made me think, what if I had followed Ishwari?
What if that were you, clumsily stumbling through a piano recital as I looked on teary-eyed through a viewfinder, capturing every... Co kurde, instynkt macierzyński? W Paganie? Nie no, raczej tacierzyński. Ale i tak mi się nie wydaje, żeby to była prawda. On po prostu teraz już powoli zaczyna obstawiać tyły, kryć dupę, żebym tak się nim nie zajął jak teraz Deplerem. No, tak podejrzewałem, że to Armia Królewska. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!